Siema wszystkim. Dzisiaj taki szybki temat, czyli sprzęgło w Hondzie Transalp. Jest to RD11. Dokładnie. Mamy już kolektory odkręcone, więc w sumie boczek ściągnięty. Ściągamy teraz wydech. Będziemy potem odkręcać tutaj dekielek i dostaniemy się do sprzęgła. Jest to w sumie bliźniacza konstrukcja do wcześniejszych modeli, czyli PD06 i PD10, więc sądzę, że film przyda się raczej wszystkim właścicielom trampka, którzy będą chcieli samemu zmienić sprzęgło. Dobra, my odkręcamy dalej, widzimy się już, jak będziemy mieli sprzęgło odkryte. Sprzęgło mamy już na wierzchu, jak widać, no ale niestety albo trzeba spuścić, albo jeszcze bardziej przychylić motocykl. My w sumie przechyliliśmy, ale za mało, więc trochę się wylało. Jeżeli chodzi o stan wewnętrzny silnika, to szczerze przyznam, że jest naprawdę ekstra. Nie ma żadnych tutaj osadów, żadnych mułów, nic. Tego jeszcze nie dotykaliśmy, nie myliśmy. Więc naprawdę tu kolega ma silnik w fajnym stanie. Według licznika ma 40 parę tysięcy i chyba tyle naprawdę ma. Co teraz będziemy robić? Odkręcamy tutaj te cztery sprężynki. Tutaj mamy łożysko. Jakby wam kiedyś szumiało, można wymienić. Pięknie chodzi, nie ma ubocznych Nie, miciny. jest ok tutaj. Naprawdę fajnie, fajny stan. Czyli wykręcamy tutaj. Tam dochodzimy do śruby centralnej, która nam będzie trzymała całe sprzęgło. Tam niestety trzeba albo jakoś blokować cały kosz sprzęgłowy, całe sprzęgło, albo po prostu kluczem udarowym, pneumatycznym to odkręcić. My polecimy bodajże udarem, zobaczymy. Dobra, odkręcamy te śrubki i lecimy dalej. Dobra, tutaj nie musicie się martwić, że wam zęby powybija. Śruby można odkręcić i sprężyny nie prą. Czyli ściągamy. Mamy cztery sprężynki. I tutaj mamy śrubę centralną, która trzyma nam sprzęgło. Jest ona tu zabezpieczona przez sklepanie do naciętego frezu, więc to trzeba po prostu rozklepać, odkręcić i potem jak zakręcicie, trzeba pamiętać o tym, żeby to zaklepać ponownie, żeby wam się to nie odkręciło. My bierzemy udar, odkręcamy i sprzęgło będzie już na wierzchu. Wszystko. Śrubę mamy wykręconą bez problemu. Teraz tak, ważna tu jest jedna podkładka, którą zaraz wydzieram. Ma ona napis outside, czyli na zewnątrz. Ważne jest, żeby ją właśnie tak zamontować. Jest, mam nadzieję, że widać. Jest ona po prostu wypukła. No i lecimy. Zabierak wyciągamy. Ciach. I tutaj jest tak. Pierścień, który jest ważny. Są one tutaj dwa. Jak widzicie, nie wolno ich gubić, nie wolno ich pominąć. Czyli tu mamy jedne. Tutaj mamy kolejną podkładkę, która też musi zostać. I tutaj mamy wpust wieloklina. Czyli pamiętajmy o tych podkładkach. Są bardzo ważne. One działają jak sprężynka, są one po prostu wygięte. Jeżeli je pominiemy, sprzęgło może nam nie działać. Także o tym pamiętamy, odkładamy rzeczy. No i co? No i mamy wszystkie, cały sprzęgło. Pamiętać należy, że pierwsza tarcza idzie tutaj w rowki kosza sprzęgłowego. To jest pierwsza tarcza, a cała reszta to już jest, jak widzicie, wyszarpnięcie. Sprzęgiełko mamy już na zewnątrz. Teraz tak, na co zwrócić uwagę. Pierwsza tarcza jest tutaj węższa. Czyli widzicie różnicę? Widzicie różnicę. Dlaczego tak jest? Z tego względu, że wchodzi tutaj i to, co mówiłem o tych podkładkach, to są tak na dobrą sprawę sprężyny, tak? Widzicie? To ma taki jakby kierunek swój. I to wchodzi tu. I to też dociska. Czyli ważne jest, jak montujecie sobie, żeby to było, widzicie, w takiej pozycji. Tutaj są dwie. Jedna jest płaska, jedna jest zrobiona w taki talerzyk. Ma być w ten sposób. Potem jak będziecie montować, to mniej więcej wygląda tak.
Rozklei się, rozklei. I tak. Cała filozofia sprzęgła. Jeżeli chodzi o minimalną grubość serwisową, tam bodajże jest 2,6 mm. Tutaj mamy 2,7 mm, więc jest to już tak sprzęgło, nie ślizgało, tylko potrafiło czasami po prostu puścić. Dlatego po prostu wymieniamy, bo kolega jeździ między innymi trochę tetów, trochę takiego terenu i tam się no jednak przydaje naprawdę sprawne sprzęgło, nie? Dobra. Tarcze mamy namoczone, już pokazuję. Jak widzicie, zupę z tarczy mamy, więc ładnie się namoczą, już je wyciągamy. Sprawdzamy, która tarcza idzie jako, w naszym wypadku będzie ona ostatnia. I składamy sprzęgiełko. Oczywiście nowe przekładki, nowe sprężyny, dajemy cały komplet, przy czym przy TRW jeszcze pomierzymy sobie, czy wszystko jest ok. No i wszystko. Jeżeli chodzi o dekiel, będziemy składać go na uszczelce. Oryginalnie jest to poskładane na masę uszczelniającą. Dużo osób mówi, że uszczelka zabierze nam jakiś tam zakres regulacji, przy czym sama uszczelka tam jest 0,3 mm, więc przy wysuwie tego czpienia, który wciska nam w sprzęgło, 0,3 mm, taka trochę minimalna wartość. Nie będzie miała ona, szczerze mówiąc, wpływu na to, jak to sprzęgło potem będzie chodziło. Zaczynamy układać tarcze. Metalowe przekładki mamy tutaj. Wszystko jest już tutaj podomywane. Sprężyny też będziemy zakładać w sumie nowe. W sumie założymy nowe. No to co, lecimy z przekładkami. Najważniejsze, ostatnia tarcza jest tą cienką. Lecimy. Sprzęgło tarczy już mamy wszystko poskładane. No i co? No i w sumie wkładamy na kosz sprzęgłowy. Zakręcamy śrubę i wszystko. Pamiętać należy, że ta pierwsza tarcza wchodzi tutaj w ten orowek. I wszystko. Dobra, zakładamy i wsio. Po trudach i bojach mamy założone wszystko. To teraz tak, lecimy podkładeczka. Podkładeczka z napisem outside. Czyli dajemy ją outside. I mamy nakręteczkę, którą pamiętać należy, że trzeba potem zaklepać. Gwint jest tutaj drobnozwojowy, ale normalny kierunek, czyli dokręcamy w prawo, odkręcamy w lewo. No i wszystko. Jakim momentem trzeba to dokręcić? 130 N, bodajże. Zaraz jeszcze sprawdzę w serwisówce, więc zanim to będziecie dokręcać, sprawdźcie sobie, jaki to ma być moment. Klucz dynamometryczny. I w sumie jazda. Dobra, sprzęgło złożone do kupy. Tarczki sobie tam siedziały w oleju, więc nie będzie z nimi problemu. Zakładamy teraz uszczelkę. Jak widzicie, przylgnie są doczyszczone, więc zakładamy uszczelkę tylko. Mamy uszczelkę anteny. Dokręcamy i wsio. Czyli lecimy z uszczeleczką. I koniec zabawy. I tak po w sumie kilku bojach, bo niestety wyszedł jeden problem. Sprzęgło mamy poskładane, teraz będzie jazda próbna, jak chodzi, jak klei. Na razie jest wszystko ok, więc powinno być subcio. Dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam i cześć.